10 najlepszych systemów obrony powietrznej na świecie. Miejsce 10. Iron Dome. To izraelski system obrony powietrznej, opracowany przez izraelskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe Rafael Advanced Defense Systems. System znajduje się w służbie Sił Zbrojnych Izraela od 2011 roku. Żelazna kopuła przeznaczona jest do przechwytywania i niszczenia pocisków rakietowych, artyleryjskich i pocisków moździerzowych, a także dronów. System został skonstruowany do działania niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia, z możliwością zwalczania kilku celów jednocześnie na obszarze 150 km2. W skład jednej wyrzutni Iron Dome wchodzi kontener z 20 pociskami Tamir, zdolnymi do uderzenia w cele oddalone o 4 do 70 km. Ze względu na swoje przeznaczenie, Tamir cechuje się stosunkowo niską prędkością, osiągając maksymalną prędkość Mach 2,2. Żelazna kopuła jest również na wyposażeniu armii Azerbejdżanu, Cypru, Rumunii i Stanów Zjednoczonych. Są również państwa, które nabyły i użytkują wybrane elementy systemu żelaznej kopuły. Wielka Brytania, system dowodzenia, Kanada, Indie, Finlandia, Czechy, Węgry i Słowacja, radar. Miejsce 9. MEADS. Medium Extended Air Defense System to rakietowy, mobilny system antybalistyczny i przeciwlotniczy, krótkiego i średniego zasięgu obrony w fazie terminalnej, w niskich warstwach atmosfery, opracowany przez Stany Zjednoczone koncern Lockheed Martin we współpracy z Niemcami i Włochami. MEADS powstał w celu zastąpienia starszych systemów MIM-104 Patriot. System skonstruowany został do zwalczania zagrożeń, w tym pocisków manewrujących, samolotów, helikopterów oraz bezzałogowych statków powietrznych, oferując przy tym nowe możliwości zwalczania taktycznych pocisków balistycznych. Oparty jest o pocisk PAK-3 MSE, wchodzący w skład najnowocześniejszej wersji systemu Patriot PAK-3. Wyrzutnia przenosi do 8 pocisków, których zasięg wynosi do 40 km. Każda jednostka dysponuje radarem o polu widzenia 360 stopni i może zwalczać jednocześnie dwa nadlatujące obiekty. W 2015 roku Niemcy wybrały MEADS w celu zastąpienia swoich systemów Patriot. Pocisk PAK MSE zostanie uzupełniony przez IRIS-T SLM jako pocisk drugorzędny do naziemnej obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu. Miejsce 8. SAMP-T. Surface-to-Air Missile Platform Terrain to europejski system obrony powietrznej. Jest dziełem konsorcjum Eurosam, zrzeszającego firmy z Francji oraz Włoch. Efekt prac został przyjęty do służby w 2011 roku w siłach zbrojnych Francji i Włoch, więc jest to stosunkowo nowy system. SAMP-T bazuje na pociskach Aster 15 i Aster 30 o zasięgu odpowiednio około 30 i 120 km. Te ważące 450 kg pociski o długości 4,9 metra poruszają się z prędkością Mach 4,5 i niszczą cel za pomocą głowicy odłamkowo-burzącej o masie 15 kg. Bateria z systemu SAMP-T składa się z radaru, centrum dowodzenia oraz do 6 wyrzutni zawierających po 8 pocisków. Jego ważną cechą jest możliwość zwalczania zarówno śmigłowców i samolotów, jak również celów balistycznych, choć w przypadku rakiet zasięg systemu ulega znacznemu skróceniu. Wśród zalet systemu wymieniany jest również krótki czas reakcji i odpalanie pocisków z pionowych wyrzutni. Ma to zapewnić przewagę w porównaniu z pociskami wystrzeliwanymi z wyrzutni pochylonych, jak ma to miejsce w przypadku Patriota. Z ciekawostek warto też zaznaczyć, że francusko-włoski system wymaga do obsługi zaledwie 14 żołnierzy, a nie 90, jak ma to miejsce w przypadku Patriota. Miejsce 7. HQ-9. To chiński system przeciwlotniczy dalekiego zasięgu ziemia-powietrze, będący rozwinięciem rosyjskiej rodziny S-300P. Został wprowadzony do Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w 2001 roku. System może zwalczać samoloty, pociski manewrujące, rakiety balistyczne, a także satelity. Wyrzutnia przenosi 4 pociski,
których zasięg szacowany jest na 200 do 300 km. Masa głowicy bojowej wynosi 180 kg, a maksymalna prędkość to Mach 4,2. HQ-9 poza Chinami jest obecnie na wyposażeniu Maroka, Uzbekistanu i Pakistanu. Co ciekawe, eksportową wersję systemu HQ-9 wykorzystuje Turcja, która jest członkiem NATO. Był także proponowany Tajlandii. Miejsce 6. MIM-104 Patriot. To amerykański rakietowy system ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej. Został wprowadzony do służby w 1984 roku. System przeznaczony jest do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów, a także pocisków rakietowych. W ograniczonym zakresie służy także do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych, krótkiego i średniego zasięgu. System Patriot, w zależności od rodzaju używanych pocisków przeciwlotniczych, może neutralizować cele znajdujące się nawet 160 km od miejsca wystrzelenia. Wersja PAK-3, wyposażona w technologię Hit-to-Kill, wykorzystuje energię kinetyczną do niszczenia celów i jest zdolna do przechwytywania nowoczesnych pocisków balistycznych w zasięgu do 35 km i na pułapie do 24 km. Wyrzutnia może przenosić 12 pocisków MIM-104A o zasięgu do 70 km lub 4 pociski PAK-2 o zasięgu do 160 km lub 16 pocisków PAK-3 o zasięgu do 35 km. Istotną cechą systemu jest dowolna konfigurowalność pocisków. Jego kluczowym elementem jest radar LTAMDS, który umożliwia wykrywanie, śledzenie i namierzanie celów na dużych odległościach. Patriot jest zdolny do jednoczesnego zwalczania wielu celów, a jego elastyczność pozwala na integrację z innymi systemami obrony powietrznej. Jest używany przez wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone i sojuszników z NATO. Miejsce 5. THAAD. Terminal High Altitude Area Defense to antybalistyczny system przystosowany do zwalczania pocisków jeszcze w przestrzeni kosmicznej, w najniższej części egzosfery, na początku ostatniej terminalnej fazy ich lotu. Został wprowadzony do służby w US Army w 2008 roku. Zakres działania usytuowany jest pomiędzy systemem Patriot, mającym zestrzeliwać pociski balistyczne w ostatniej fazie ich lotu, a rakietami GBI, eliminującymi cele jeszcze daleko w przestrzeni kosmicznej. THAAD umożliwia zwalczanie obiektów balistycznych na dystansie do 200 km i na pułapie 150 km. Są to parametry znacznie wykraczające poza zasięg wyrzutni systemu Patriot. Bateria systemu THAAD składa się z radaru o zasięgu rzędu 1000 do 3000 km, wozu dowodzenia oraz 6 wyrzutni osadzonych na ciężarówkach HEMT, z których każda mieści po 8 rakiet. Zastosowane rakiety to dwustopniowe konstrukcje o długości 6,2 metra i średnicy 40 cm, o masie startowej 662 kg. Jak wszystkie systemy antybalistyczne fazy terminalnej, THAAD służy do obrony lokalnego obszaru, aglomeracji miejskich, jednostek wojskowych, zakładów przemysłowych i innych ważnych miejsc. Dzięki ponad 200-kilometrowemu zasięgowi może bronić niewielkich państw. Miejsce 4. David Sling. David Sling, czyli Proca Dawida, to izraelski system obrony przeciwrakietowej, którego celem jest przechwytywanie pocisków rakietowych średniego i dalekiego zasięgu, taktycznych pocisków balistycznych oraz bezzałogowych statków powietrznych. System osiągnął gotowość bojową w 2017 roku, a już rok później został użyty w walce. Proca Dawida produkowana jest przez przedsiębiorstwa zbrojeniowe Rafael i Raytheon. Zdolny jest przechwytywać obiekty z odległości 40 do 300 km.
Mobilny system wyrzutni rakietowych został wyposażony w 12 pocisków przechwytujących Stanner. Te potężne rakiety typu Hit to Kill operować mogą na wysokości do 15 km i osiągają prędkość do 7,5 Macha. Dzięki własnym sensorom pocisk trafia w cel bezpośrednio, niszcząc go nie eksplozją, ale energią kinetyczną precyzyjnego bezpośredniego uderzenia. System stanowi uzupełnienie izraelskiego systemu przeciwrakietowego pomiędzy żelazną kopułą a systemem Arrow. Funkcjonuje na średnim poziomie pomiędzy systemem krótkiego i dalekiego zasięgu. Jego celność wspomaga unikatowy czujnik elektrooptyczny i radar wspomagający naprowadzanie na cel w końcowej fazie lotu. Nie bez znaczenia jest jednak trójstronne łącze danych, z którego korzysta system. Obecnie komunikuje się przede wszystkim z systemem krótkiego zasięgu Iron Dome. Miejsce trzecie. S-400 Triumph. To rosyjski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, opracowany przez biuro konstrukcyjne Almaz, którego korzenie sięgają końcówki lat 80. ubiegłego wieku. System wszedł do służby w rosyjskiej armii w 2007 roku. Opracowano go z myślą o niszczeniu celów powietrznych. Podstawowym zadaniem S-400 jest przechwytywanie samolotów oraz śmigłowców, ale też pocisków balistycznych, w tym międzykontynentalnych pocisków z głowicami jądrowymi w końcowej fazie ich lotu oraz mniejszych dronów. W zależności od użytego pocisku, zasięg operacyjny wyrzutni wynosi od 40 do nawet 380 km. Jedna wyrzutnia przenosi 4 pociski. W skład kompletnego systemu wchodzi co najmniej 8 wyrzutni z 32 pociskami. System S-400, będący rozwinięciem systemu S-300, jest dwukrotnie skuteczniejszy od poprzednich rosyjskich systemów obrony powietrznej i można go rozmieścić w ciągu kilku minut. W skład pełnej baterii wchodzi wielofunkcyjny radar, autonomiczne systemy wykrywania i namierzania, przeciwlotnicze systemy rakietowe, wyrzutnie oraz centrum dowodzenia i kontroli. Miejsce drugie. S-500 Prometeusz. To antybalistyczny i przeciwlotniczy system dalekiego zasięgu, postrzegany jako zaawansowane rozwinięcie systemu S-400. Seryjna produkcja systemu ruszyła w 2021 roku. Rosjanie zamówili 10 takich systemów. Ich pierwsze dostawy były zaplanowane na 2022 rok. W porównaniu z poprzednim modelem, broń została wzbogacona o komponenty niezbędne do przechwytywania szerokiej gamy zagrożeń, w tym samoloty piątej generacji, pociski balistyczne, pociski hipersoniczne oraz satelity na niskiej orbicie. Jego zaawansowane rozwiązania technologiczne pozwalają na zwalczanie celów na odległość do 600 km oraz na wysokości nawet do 200 km. Wyrzutnia przenosi zaledwie 2 pociski. System ten wykorzystuje nowoczesne radary do wykrywania rakiet i samolotów, co daje mu znaczną przewagę w zakresie wczesnego ostrzegania i neutralizacji zagrożeń. W porównaniu do swojego poprzednika, S-500 Prometeusz ma znacznie krótszy czas reakcji, wynoszący zaledwie 3-4 sekundy. To dwukrotnie mniej niż w przypadku S-400. Może jednocześnie śledzić i atakować do 10 wrogich celów, co czyni go wyjątkowo skutecznym w sytuacjach bojowych. Rosjanie twierdzą również, że system jest w stanie przechwycić nawet pociski hipersoniczne, w tym CH-47M2 Kinjal, które znacznie przekraczają prędkość dźwięku. Miejsce pierwsze. Arrow. Jest to system przeznaczony do wykrywania, monitorowania i neutralizacji rakiet balistycznych poza atmosferą ziemską i w środkowych jej partiach. Kompleksy przeciwrakietowe Arrow są częścią systemu HOMA, który zabezpiecza terytorium Izraela na najdalszym dystansie. System Arrow 3 został opracowany we współpracy przemysłu izraelskiego. Głównym wykonawcą jest IAI. Uczestniczą również inne firmy, w tym Elbit,
Elbit i Rafael oraz amerykańskiego Boeing. Pociski Arrow 2 i Arrow 3 są odpowiednikami amerykańskiego systemu TAD. System ten jest najbardziej zewnętrzną warstwą infrastruktury obrony powietrznej Izraela. Posiadają największy zasięg do 2000 km od chronionego obszaru. Wyrzutnia przenosi 6 rakiet Arrow 3. Dokładne parametry systemu są niejawne. Natomiast zwalczanie zagrożeń ma odbywać się metodą hit to kill, a więc bezpośrednim trafieniem. Współpracują z naziemnymi radarami kierowania ogniem dalekiego zasięgu Green Pine. Radary te posiadają efektywny zasięg około 500 km. Warto wspomnieć, że opracowywana jest kolejna wersja kompleksu, czyli Arrow 4.